Bartek Gębusia, witam we wtorek, zapraszam na Telefakty. Książki o psach uwrażliwiają czytelników. Pies jest bardzo bliskim przyjacielem człowieka. Rzymianie odwiedzili Krzemionki. Odtwarzamy warunki życia legionistów. 14 miejsc pracy na obszarach wiejskich. To są przedsięwzięcia o bardzo ciekawym zabarwieniu tematycznym. Zgodnie z zapowiedziami wracamy do wydarzeń, które odbyły się w weekend. Przenosimy się na Krzemionki, gdzie w sobotę byliśmy świadkami najazdu legionistów i barbarzyńców, choć pogoda pokrzyżowała plany. Członkowie lubelskiego stowarzyszenia Pro Antica jako 14 Legion Bliźniaczy Zwycięski osiedlili się na terenie rezerwatu Krzemionki. Odtwarzamy warunki życia legionistów, takim jakie one były mniej więcej od wieku pierwszego przed naszą erą do mniej więcej okresu drugiego wieku naszej ery. Jest to pewne spektrum obejmujące około 250 lat i jest ono, powiedzmy tak, że jesteśmy reprezentatywni dla tego okresu. Dlatego, że powiedzmy sobie, legioniści w okresach wcześniejszych, wczesnej republiki wyglądali zupełnie inaczej, jak również w okresie późnego cesarstwa, czyli w okresie wieku III, IV, również to wyposażenie i uzbrojenie znacznie się różniło. Rekonstruktorzy przedstawili elementy życia codziennego legionistów, a także ich zbroje i broń. Prawie wszystkie elementy tego naszego uzbrojenia myśmy przetestowali wielokrotnie w różnych warunkach terenowych i klimatycznych. I proszę mi wierzyć, że my dźwigamy na sobie bez powiedzmy sobie plecaków około kilkunastu kilogramów, co może nie jest jakimś porażającym ciężarem, ale przy założeniu, że legioniści pokonywali często gęsto w warunkach, nazwijmy je bojowych, czyli bezpośrednio kontaktu z wrogiem, do 30 kilometrów dziennie, niosąc jeszcze dodatkowe oposażenie na sobie, co stanowiło około 30 do 40 kilogramów, a często byli to ludzie znacznie niższej postury niż my. Legioniści często poruszali się z pełnym oporządzeniem nawet do 40 km dziennie. Zatem legionista musiał być silny, dobrze zbudowany i wytrzymały. Mało tego, jeszcze po zakończeniu takiego marszu byli w stanie wybudować obóz marszowy, gdzie 1/3 pracowała nad jego zbudowaniem, natomiast 2/3 osłaniało przed ewentualnym atakiem. Z pewnością obóz w rezerwacie Krzemionki było łatwiej rozłożyć. Razem z legionistami osiedlili się tam barbarzyńcy. Mamy również jeden namiot związany z Fundacją Terra Operta. Kolega Artur Wieliczko, zwany też Dracus Valerius, zajmuje się takim, można powiedzieć, ciekawym, ale z drugiej strony mało znanym elementem życia codziennego w antyku, czyli niewolnictwem i jego różnymi obliczami, które są mało znane, zwłaszcza na ziemiach polskich, one się kojarzą jednoznacznie. Wszyscy wiemy o powstaniu Spartakusa, wszyscy raczej kojarzymy niewolnictwo bardzo negatywnie, zapominając o tym, że ono było tak naprawdę podstawą i siłą ekonomiczną cywilizowanego ówczesnego świata. Oprócz tego, jak wyglądało niewolnictwo, do rezerwatu przyjechała m.in. Manufaktura Zielonych ze Staszowa i Aleksandra Pniewska, zielarka-archeolog. I tutaj grupy takie jak chociażby Manufaktura Zielonych zajmują się odtwórstwem różnych technologii, chociażby takich jak barwienie tkanin. Kolega z naszego Stowarzyszenia Świętokrzyskiego prezentuje obkuwanie łupki żelaznej, jak również jest mały warsztat ceramiczny, w którym można różnych form, zarówno tych bardziej rzymskich związanych z odciskaniem na przykład z matryc, różnych fragmentów czy lampek, czy wizerunków bóstw się zapoznać, ale także z technikami podstawowymi, takimi, które były powszechne na przykład na terenie ziem polskich, właśnie w środowisku tak zwanej kultury przewolskiej. W czasie pandemii koronawirusa ilość takich rekonstrukcyjnych wydarzeń jest mocno ograniczona. Legioniści ostatnio na Krzemionkach byli w 2016 roku. Teraz zapowiadają, że z chęcią na Krzemionki będą przyjeżdżać częściej.
Już w najbliższą sobotę kolejna propozycja muzeum. Tym razem będą to warsztaty edukacyjne Motylowy zawrót głowy. Już dziś można potwierdzić chęć udziału dzwoniąc lub mailując do muzeum. A w niedzielę spotkania krzemionkowskie. W tym roku z powodu pandemii w innej formie. Organizatorzy zapraszają na film. Szczegóły jeszcze na naszej antenie będziemy omawiali. Ale wizytę na Krzemionkach warto wpisać do kalendarza. Jutro na kolejne wakacyjne warsztaty zaprasza Biuro Wystaw Artystycznych, które ma bogatą ofertę na lato. Nie bacząc na sytuację związaną z koronawirusem, Ostrowieckie Biuro Wystaw Artystycznych w zgodzie z dyrektywami Ministerstwa Zdrowia i w trosce o zdrowie mieszkańców proponuje warsztaty dla wszystkich miłośników sztuki. I tak dotychczas mieliśmy już tutaj przyjemność spotkać się na warsztatach dotyczących proekologicznych hoteli dla owadów, ale również malowania przy użyciu farb, które rosną pod wpływem temperatury. Natomiast w przyszłości w każdą środę oferujemy aż do końca wakacji warsztaty, które rozgrywają się tutaj o godzinie 10:00 i dotyczyć będą również takich zagadnień związanych chociażby z malowaniem przy użyciu mleka, które stanowi pewnego rodzaju podobrazie dla malarskich wyczynów, ale również stworzymy takie lampiony przy użyciu lasagne, które rozświetlą właśnie takie wakacyjne niebo, a także warsztaty, które dotyczą chociażby podręcznego oceanu. Wszyscy z zainteresowanych osób tymi warsztatami prosimy wszystkich o kontakt telefoniczny z tego względu, że ilość miejsc jest ograniczona. Natomiast dla osób, które są trochę mniej sprawne manualnie, ale chciałyby na przykład zyskać jakąś wiedzę dotyczącą historii sztuki czy też historii związanych z miastem Ostrowcem Świętokrzyskim, zapraszamy również do uczestnictwa w spacerownikach, które przygotowaliśmy dla wszystkich zainteresowanych. One dotyczą zarówno historii samego miasta, tej tkanki architektonicznej, jak również poszczególnych wybranych właśnie przez nas elementów właśnie architektury, które są bardzo szczegółowo omawiane. Ponadto, z uwagi na to, że niektórzy mogą jednak być wylęknieni sytuacją epidemiologiczną, przygotowaliśmy również zajęcia z historii sztuki, które rozgrywają się w formule online przy pomocy programu Zoom i wszyscy zainteresowani mogą również właśnie w takiej formule skorzystać z tych zajęć. Zachęcamy bardzo mocno do uczestnictwa w tych zajęciach. Szczegóły znajdą Państwo na stronie bwaostrowiec.pl. Tam w załączniku, który dotyczy zajęć wakacyjnych, można uzyskać wszelkiej maści szczegóły, zapisać się również w formie telefonicznej i później już fizycznie uczestniczyć w tych zajęciach, czy to warsztatowych, czy też właśnie w takim spacerowniku po mieście. To propozycja Biura Wystaw Artystycznych, a jutro widzimy się również na dziedzińcu Ostrowieckiego Browaru Kultury z książką Pod chmurką. To cykliczna propozycja Miejskiej Biblioteki Publicznej, która w piątek na dziedzińcu zgromadziła całe rodziny z czworonogami. Małe i duże, czarne, białe i łaciate, merdające ogonami i ganiające się ze swoimi opiekunami, psy. Są bohaterami wielu książek i to właśnie ich i ich właścicieli Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu zaprosiła na nietypowe spotkanie pod hasłem Mój przyjaciel pies. No zawsze się staramy zaskakiwać naszych czytelników i naszych odbiorców, ale trzeba też pamiętać, że kilka dni temu był Światowy Dzień Psa. My go troszeczkę przesunęliśmy tutaj w naszej bibliotece z różnych powodów logistycznych, dlatego postanowiliśmy na dzisiaj zaprosić właśnie naszych czytelników ze swoimi pupilami. Kilka osób przyszło, przyprowadziło swoje psy. Były gry i zabawy, prezentowały się psiaki, opiekunowie, a pracownicy biblioteki pokazywali wybór książek o czworonogach. W spotkaniu wzięła udział pani Basia ze Stowarzyszenia Animals, która tłumaczyła, co zrobić, kiedy spotkamy na swojej drodze bezdomnego psa lub kota. Staramy się zwrócić uwagę też na naszych właśnie podopiecznych, że pies jest bardzo bliskim przyjacielem człowieka. Nawet niektórzy mówią, że takim jedynym, prawdziwym, najbardziej szczerym, wiernym do końca swoich dni. Ale trzeba pamiętać również o tym, że to nie jest zabawka, że jest to, jeśli bierzemy psa, kupujemy czy też adoptujemy. Bardzo modne są teraz adopcje psów.
bierzemy ze schroniska. Trzeba pamiętać, że to jest decyzja na całe życie. Wiele książek opowiada o losach przyjaźni z psami. Spotkania takie jak to w Ostrowieckiej Bibliotece pozwoliło uczestnikom poznać propozycje tytułów książek, zarówno nowości, jak i tych, które znane są od wielu lat i u niejednego czytelnika wywołują łezkę w oku lub szeroki uśmiech. Właściciele psów mieli też okazję zaprezentować swoich pupili. Najbardziej lubię z nim się ganiać. Umie jeszcze siatko się i tak machać łapkami, jak każdy płaszczyk teraz. W okresie wakacji, wyjazdów na urlop rośnie liczba porzucanych zwierząt, które pozostawiane są bez opieki. Takie niecodzienne spotkanie, jak to zorganizowane przez pracowników biblioteki, było okazją do tego, aby udowodnić, że jeśli tylko chcemy, to pies może być naszym kompanem, przyjacielem, którego możemy zabrać ze sobą i traktować jak członka rodziny. Problem psów i zwierząt w wakacje występuje często, bardzo często. Zapominamy nieraz o tym, porzucamy psy, zostawiamy w lesie. To są wszystko takie działania bardzo naganne i dlatego chcieliśmy zwrócić na to wszystko właśnie uwagę. Stąd to chwilowe takie wystąpienie przedstawiciela właśnie animalsów. Trzeba pamiętać, kochamy psy, dbamy o psy, ale od samego początku do samego końca. W literaturze znajdziemy wiele cytatów potwierdzających wierność psów i ich przywiązanie. Jeśli ktoś nie ma pomysłu na wakacyjną nudę, to może sięgnąć po książkę o zwierzętach. Takie książki nie tylko pobudzają wyobraźnię, ale uczą również wrażliwości. Pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy deklaruje także lokalna grupa działania Krzemienny Krąg, a wszystko w ramach naboru wniosków do programu unijnego. Nie tylko firmy odczuły i odczuwają skutki epidemii koronawirusa, również niektóre organizacje pozarządowe zmniejszyły swoją aktywność w tym okresie. Dobrze radzi sobie Stowarzyszenie LGD Krzemienny Krąg, które nie zwalnia tempa. No w naszym przypadku cała sytuacja związana z pandemią, z koronawirusem, oczywiście wpłynęła w pewien sposób, destabilizując taką normalną pracę. Natomiast w związku z wyzwaniami, jakie czekały nas w 2020 roku, jeszcze przed koronawirusem, podjęliśmy tak solidarnie i partycypacyjnie wśród zespołu i członków zarządu decyzję, że nie przechodzimy na zdalną pracę, zdając sobie sprawę, że ona ma pewne ułomności i nie bylibyśmy w stanie tak wydajnie pracować jak w normalnych czasach. Rok 2020, a także kolejny, czyli 2021, to dla Krzemiennego Kręgu finalizowanie i wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, czyli ogłaszanie konkursów, przyjmowanie wniosków i przyznawanie środków finansowych. Jesteśmy teraz po następnych dwóch naborach dosłownie na rozwój działalności gospodarczej. W tej chwili pracownicy pracują nad tymi wnioskami, zwracając się z prośbą do beneficjentów o poprawki, uzupełnienia, wyjaśnianie pewnych kwestii. Kwota, jaką ogłosiliśmy, czy była do dyspozycji w tym konkursie, to 950 tysięcy złotych na dotacje dla osób chcących założyć działalność gospodarczą, gdzie no, wychodzi na jedno miejsce pracy około 95 tysięcy. A mimo że czasy trudne, to zainteresowanie konkursem było duże. Wpłynęło 9 wniosków. To są przedsięwzięcia o bardzo ciekawym zabarwieniu tematycznym, bo mamy na przykład wnioski, które dotyczą uruchomienia działalności związanej z produkcją czy tworzeniem linii technologicznej na prefabrykaty do budowy domów z drewna albo ze słomy. Mamy fotobudki, mamy fotolustra, mamy jakieś automatyczne, bezobsługowe budki do robienia sobie selfie. Są też wnioski o uruchomienie obiektów noclegowych z zewnętrznym SPA na działalność remontowo-projektową w innowacyjnych technologiach. Jest również wniosek na dofinansowanie dla gabinetu dietetycznego, który jako pierwszy ma powstać na obszarze wiejskim. Całe 950 tysięcy złotych zostanie rozdysponowane. Myślę, że jeszcze w tym roku albo przełom tego przyszłego roku ci, którzy zostaną wybrani do sfinansowania, podpiszą umowy i będą od przyszłego roku mogli już uruchamiać firmy,
ponieważ warunkiem uruchomienia firmy jest to, że osoba podpisze z nami umowę i wtedy będzie musiała otworzyć firmę, no i osiągać wskaźniki zgodne z biznesplanem, no i efekt zatrudnieniowy. Wyłonionych zostanie dokładnie 9 firm. Z wniosków, które wpłynęły, wynika, że w ramach realizowanych projektów powstanie 14 nowych miejsc pracy. Założona działalność w ramach projektu musi być utrzymana minimum 2 lata, a osiągany przychód musi się utrzymać na poziomie minimum 30% względem tego wykazanego w biznesplanie. Wszystkie wspomniane 9 działalności gospodarczych powstanie na terenach wiejskich, na których działa krzemienny krąg. A teraz przenosimy się do Ćmielowa i najważniejsza sesja Rady Miejskiej. Burmistrz Joanna Suska otrzymała absolutorium za 2019 rok. To były ogromne emocje, ogromny sprawdzian, bo była to pierwsza sesja absolutoryjna dotycząca właśnie mojego budżetu i jego wykonania. I to duży sukces, zwłaszcza że radni pochodzą aż z 7 komitetów wyborczych. To też ogromne, po prostu wypracowane wspólne stanowisko, że ta jednomyślność okazana w głosowaniu świadczy o tym, że potrafię nie tylko scalać, jednoczyć, ale przede wszystkim też pozytywnie radni postrzegli moje działania jako burmistrza, który po prostu nie był ich kandydatem na burmistrza. To też wielki sukces dla mnie, ale tak jak zawsze powtarzam, współpraca popłaca i owocuje, a wszyscy pracujemy na rzecz mieszkańców miasta i gminy Ćmielów. I taką pracę mogę dalej wykonywać dzięki właśnie tutaj głosowaniu państwa radnych przy współpracy z przewodniczącą, ze skarbnikiem miasta i gminy Ćmielów, gdzie budżet nie był łatwym budżetem, ale w efekcie w stosunku do planowanego deficytu wynoszącego 3 700 000, w efekcie ten deficyt to 370 tysięcy tylko. I tą informacją żegnam się z Państwem. Zapraszam na regionalną prognozę pogody. Telefakty jutro o stałej porze. Na program zaprasza sponsor Autocentrum SA w Kielcach, autoryzowany dealer Volkswagen. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy temperatura 10 stopni Celsjusza, wiatr powieje z prędkością 7 km na godzinę, a ciśnienie to 1016 hektopaskali. Jutro temperatura 24 stopnie Celsjusza, wiatr 17 km na godzinę, ciśnienie 1014 hektopaskali. Przewidywane są opady deszczu, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne. Na program zaprosił sponsor Autocentrum SA w Kielcach, autoryzowany dealer Volkswagen. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.